Remington. Remington, amerykańska firma broni, została zaciukana przez kogo? Przez Trumpa. No nie, nie została zaciukana. Została zaciukana przez obłędlewactwa amerykańskiego. Remington zgłosił się do sądu i w zasadzie prosi o bankrupcję. Ma miliard dolarów długu. No i w zasadzie teraz stara się jakoś to wszystko przetasować i doprowadzić do porządku, żeby jakoś prowadzić cały czas produkcję. Nie Remington sam w sobie, bo Remington to już dawno nie jest właścicielem firmy, została nazwa, tylko był taki człowiek, dwóch ludzi, Remington, ojciec i syn. Ojciec to był kowalem, a syn miał ambicje dosyć większe. No i oni tam mieszkali w Nowym Jorku w 1816 roku, to oni się wzięli za produkcję broni. To w sumie trudno powiedzieć, że broni, bo w tym czasie to wielu ludzi to sobie strugało te muszkiety, że tak można powiedzieć, i znajdywali te różne skałki, te krzemienie, nie krzemienie. Jednego, czego nie potrafili zrobić, to była lufa to była ładowana od przodu, także to nie było skomplikowane. Tam od tyłu były jakieś zapłony, nie zapłony, spłonki, nie spłonki. Jeszcze tak nie używano w tym czasie naboju takiego cartridge, czyli łuski samej w sobie i z pociskiem zintegrowanym. No to po prostu była jedna wielka rura, tam się prochu sypało, kule kładło, kawałek skarpetki przybijało i strzelało. Także to nie było takie skomplikowane. Tyle tylko, że ludzie kolbę mogli zrobić i wszystkie inne rzeczy, ale lufy jednak nie. No i ten ojciec, ten kowal, mówi do tego syna: słuchaj, ty taki zainteresowany jesteś, lubisz te różne muszkiety, nie muszkiety, i mówisz, że zrobisz lepszy, no to idź w służbę. No i poszedł gdzieś tam do jakiegoś mistrza zbrojownika, popatrzył, pracował tam jakiś czas, popatrzył i podpatrzył i się nauczył, jak to robić. No w tym czasie to za bardzo nie wiadomo było, jak robić było te lufy. Co oni robili, to brali taki pręt długi i mieli sztabę taką długą, wykutą, i nawijali taką rolkę po prostu, i później tłukli to w tym piecu i cała ta spirala się zamieniała się w taką jedną długą lufę. No później wyciągali ten pręt, no i jakaś ta lufa taka mniej więcej prosta, nieprosta, ale to było w tym czasie tak robione. Nie potrafili wywiercić tego. No zrobienie wiertła czy zrobienie później taki rifle, czyli gwintówka, to już później wymagało dużo więcej technologii i więcej pomysłów i maszyn. W tym czasie nie mieli. No ale to takie były początki tego Remingtona, czyli 1816 rok. Później sprzedali w 1888 do jakiejś innej firmy, która produkowała dużo nabojów i amunicji i tak dalej, i miała różne tam sklepy, nie sklepy. W międzyczasie DuPont był właścicielem i jeszcze inni byli właścicielami. Tam ostatnio, tam w 2007 roku, to kupiła to grupa inwestycyjna. No i cały ten Remington, między innymi w czasie I wojny światowej, no to oni robili broń, karabiny praktycznie dla wszystkich, robili dla Anglii, robili dla Francji, robili dla Rosji carskiej. I Rosja carska tam zamówiła od groma tych naganów, ale nie bardzo mieli w tym czasie już pieniądze, to zaczęli tam kombinować, że jak ponarzekają, to może się z tego wycofają. No i dużo broni zostało w Ameryce. Później jak Sowieci doszli, kiedy Lenin doszedł do władzy, no to w ogóle zlikwidowali ten cały kontrakt, i rząd amerykański w ramach tego, że
żeby firma jaka, która produkowała też dużo broni dla wojska amerykańskiego, nie upadła, no to wykupili to jakoś takie subsydiowanie to było i ich tam wspomogli. I co jeszcze ciekawe, no robili różne te AR-15, no to właśnie ten taki pistolet półautomatyczny, który wszyscy ci maniacy uwielbiają to używać do masowych morderstw i to było mniej więcej użyte to było na Florydzie, w Las Vegas było użyte. To jest taki model, który wszyscy podrabiają, ale to z czasów wojny w Wietnamie zrobiła taka mała firma, później ona się długo nie utrzymała, to Colt kupił i w 77 roku patent wygasł, no i później wszyscy zaczęli robić, łącznie ze Steyrem w Niemczech i Szwajcarzy, no wszyscy mniej więcej na podstawie tego karabinku to robią. I ciekawe jest to, dlaczego Remington zgłosił bankrupcję. No zgłosił bankrupcję, bo Trump doszedł do władzy. Jak Trump doszedł do władzy, to nikt nie kupuje już broni. Jak nikt nie kupuje broni, to jak ma firma produkująca broń się utrzymać? Kiedy ludzie broń kupowali? Broń kupowali to wtedy, kiedy Obama dochodził, demokrata dochodził do władzy, to był szał na sklepy. Ludzie pobiegli, wykupywali co tylko mogli. Zabrakło amunicji w ogóle, to także ceny rosły względem popytu i podaży. Wszyscy się bali, że jak Obama przyjdzie, skasuje to prawo do posiadania broni, to konstytucyjne i były straszne braki. Później ciągle w czasie Obamy, no to też ludzie się zbroili i kupowali, ale już mniej. Jak miała dojść Clintonowa względem tych oszukańczych środków masowego oszukaństwa, prasy i telewizji, to ludzie też na potęgę wykupywali broń i wszystkie te wzloty i upadki, po prostu trudno jest dla takiej firmy przewidzieć, no bo oni, jeżeli się zaczyna, to oni rozwijają produkcję, później trudno to spowolnić, tak, to wszystko dostaje tej inercji, tej energii i tak dalej. Teraz ostatnio znowu był szał kupowania broni, no po tym ostatnim wypadku na Florydzie, ale to za każdym razem tak jest, tyle tylko, że w Ameryce, no to już coraz więcej tych ludzi, którzy chcą mieć broń, no to ma tą broń. Bo w latach 70. to chyba 47% domostw miało broń, a teraz chyba w 2016 to już chyba tylko 30% domostw ma broń. Także ludzie już, te następne pokolenia już jakoś tak nie kupują tego. No a jednym z powodów to jest to, że to jest coraz droższe. To już jest, ceny są jakieś takie niemożliwe, jeżeli ktoś nie chodzi regularnie na jakieś strzelnice czy na polowania, no to kupuje jakieś tam tanie rzeczy do samoobrony. I dlatego Remington po tych pierwszej wojnie i po drugiej wojnie, kiedy rząd nakazywał im budować fabryki amunicji i różnych broni, pistoletów, no to doszedł do wniosku, że będzie robił broń dla cywili. Dla cywili, no szczególnie sobie zrobił dla sztucery i dubeltówki, czy tam śrutowe. No i sobie jakoś radził. Teraz już to wszystko klapnęło, kiedy Trump doszedł i wszyscy odsapnęli na co najmniej 4 lata, a najprawdopodobniej na 8 lat i nie będzie jakiegoś panicznego kupowania broni. I także $1 miliard, no te $1 miliard to jest to, że ta firma inwestycyjna, która to kupiła, no to oni zaczęli też inwestować, no i przedobrzyli z tymi wszystkimi inwestycjami, tak, także wykończyli wiele tych venture capitals i te firmy inwestycyjne, to oni wykańczają te biznesy, bo po prostu chcą wycisnąć ile się da i się zagalopowywują.
Także to jest taka sprawa, także Trump nie wykończył obłęd lewactwa amerykańskiego, wykańcza przemysł zbrojeniowy czy przemysł broni cywilnej. Jeżeli lubicie tego rodzaju programiki, dawajcie subskrypcję, naciskajcie dzwonki z zawiadomieniami, piszcie na dole swoje obserwacje, czy pytania, czy sugestie. Jeżeli potraficie i wiecie, jak zrobić, wrzucajcie te filmiki na wykop. Wykop powoduje, że jest to bardziej jakieś takie odskocznia, czy trampolina, która czasami pozwala YouTube poprawić oglądalność. Także na razie i do następnego.